Witam. Zostałem nominowany przez Krzysztofa Andruta Pieczyńskiego do wykonania Ice Bucket Challenge. Powiem szczerze, miałem nadzieję, że mnie to ominie, bo nie widzę nic zabawnego w oblewaniu się wodą. No ale chciałem podjąć wyzwanie. Jednak po sprawdzeniu temperatury wody stwierdziłem, że to nie dla mnie i jedyny jaki lód, jaki chłód preferuję to taki, kiedy pije się herbatę i tam są kryształki lodu. Jeżeli oczywiście ta akcja ma jakiś szczytny cel, to jest to jak najbardziej zrozumiałe. Wpłacać pieniądze na konto, by pomagać potrzebującym, to naprawdę super sprawa, dlatego też zachęcam do wpłacania pieniędzy. Pomagajmy Sarze, tak jak to wskazał Krzysiek. Tak jak powiedziałem, właśnie teraz, niestety, przypadkowo zupełnie, oblałem się wodą z lodem, więc zadanie uważam za wykonane. No i zachęcam, a w zasadzie nominuję do wykonania zadania prezydenta Katowic Piotra Uszoka, ale to zadanie może wykonać za niego asystent Maciek Biskupski. Liczymy na Ciebie. Z okazji urodzin nominuję Marka Szczerbowskiego, radnego Katowic, dyrektora Stadionu Śląskiego. No i muszą być też piłkarskie nominacje, a więc były bramkarz GKS-u Katowice, obecnie broniący barw Legii Warszawa Łukasz Budziłek. Łukasz dobrze zna się z braćmi Mak, a więc Mateusz i Michał Mak, liczę na Was, więc ta nominacja wędruje do GKS-u Bełchatów. No i na koniec jeszcze Dixon, czyli Daniel Tanżyna, zawodnik Miedzi Legnica. Wiem, że jako drużyna już trener Wojciech Stawowy Was oblał, no ale nie liczy się odpowiedzialność zespołowa, musisz podjąć się wyzwania sama. Zatem to tyle z mojej strony, pomagajcie potrzebującym. Liczę na Was. Zajebiście ciepło. O, nie było zapisane.